Na targach CMT w Stuttgarcie możemy zobaczyć nie tylko nowe kampery i przyczepy kempingowe, ale również ciekawe rozwiązania karawaningowe w ogóle. I to jest jeden z przykładów takich właśnie firm. Firma nazywa się BusBox. Firma pochodzi z Niemiec i jeżeli macie chociażby Volkswagena T6, możecie w bardzo łatwy sposób za pomocą tych tutaj właśnie boksów stworzyć z tego pełnowymiarowy, pełnoprawny samochód kempingowy. Sami zobaczcie. Zacznijmy może od cen. Poszczególne boksy kuchenne, tu mamy nowy produkt Sydney, kosztuje 1190 euro. Poszczególne boksy można też swobodnie je oczywiście przekształcać. Mamy boks taki podstawowy, typu Basic, on kosztuje 595 euro. Co mamy w zestawie w takim boksie? Zobaczcie sami. Mamy do dyspozycji oczywiście tutaj lodówkę. Proszę bardzo, bardzo pojemna lodówka z dostępem na zewnątrz. Mamy tutaj do dyspozycji również szafki, szuflady. Mamy również kuchenkę, tutaj jak sami widzicie, indukcyjną. Oraz mamy tutaj mały do dyspozycji zlew. Tu są wyprowadzone poszczególne jeszcze złącza do podłączenia telefonu. A tu mamy zbiorniki na wodę. Wodę czystą i wodę oczywiście szarą. Taki boks, jak sami możecie teraz zobaczyć, odłożę mikrofon. On jest tu luźno, można go podnieść, przestawić i jeżeli potrzebujemy zwykłego samochodu, to możemy oczywiście cały ten boks wyjąć i wtedy do dyspozycji pozostaje zwykły samochód, na przykład do pracy w firmie. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Firma BusBox tak samo tutaj przygotowuje cały ten stelaż z materacem, z łóżkiem. Wygląda to w ten sposób, pokażę Wam tutaj na katalogu. Sami zobaczcie, możemy wstawić dokładnie taki sobie boks do samochodu, złożyć, rozłożyć. Możemy też stworzyć miejsce tutaj do spania w ten sposób, że wszystkie elementy łóżka kładziemy na tył samochodu i wtedy tu z przodu są dostępne fotele do jazdy. Bardzo fajne, bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeżeli potrzebujecie samochodu kempingowego tylko na chwilę, na krótki wypad, a macie, już dysponujecie takim samochodem, to za niespełna 4-5 tysięcy złotych, możecie sobie przygotować właśnie takie auto wyprawowe.